Trafiłem? Zabiłem! Zabiłem kogoś! Siema, Nema, Neczko! Ja jestem Manajka, dzisiaj witam was w pierwszym odcinku z gry Fortnite Battle Royale. Grę ostatnio pewnie widzieliście u większości youtuberów, no bo była akcja promocyjna. Mi za tą grę nikt nie płaci, ale ostatnio gram i bawię się naprawdę wyśmienicie. W sumie to gramy, bo gramy z chłopakami, no i zaraz jak zobaczycie moje statystyki, to będziecie przekonani, że ja jestem najlepszym graczem tej gry na świecie. Tak więc była mowa o statystykach. 13 rozegranych gier typu solo, 7 zabójstw. No widać, że jestem kozakiem. 3 pozycje w najlepszej 25. Zwycięstw 0, 10 najlepszych 0. W parach, czyli z Matim jak grałem, 6 gier, 2 zabójstwa. Nie poszło nam za dobrze. Graliśmy też w oddziałach w czwórkę z Totarem i Furmanem. 11 gier, 2 zabójstwa. Tutaj to już w ogóle tragicznie mi szło. Ale w solo idzie całkiem dobrze. Zobaczmy, co dzisiaj uda nam się wygrać. W ogóle, jeżeli gracie w tą grę, to dajcie jakieś tipy, jak się powinno latać, żeby szybciej latać, albo jak wyskakiwać, gdzieś są jakieś dobre spoty, bo naprawdę nie znam się na tym. Ej, naprawdę nie ma nikogo w pobliżu. To jest chyba pierwszy raz, kiedy tutaj przyleciałem i nie ma nikogo, więc my od razu rozwalamy tutaj drzwi do piwnicy, bo tutaj zawsze są skrzyneczki. Nie ma skrzyneczki. Jest skrzyneczka, dobra. Jest skrzyneczka, mamy też broń. Wow, epicka broń! Już na początek. I to ta broń jest naprawdę mega chyba dobra. A, zobaczmy, czy tutaj ktoś jeszcze nie wchodził. Nie, więc start mamy chyba idealny. Jak widzicie, gra wygląda naprawdę przeepicko. Nie jest aż tak skomplikowana jak na przykład PUBG. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnych ubrań, ani jakichś samochodów. Po prostu trzeba grać. No jest oczywiście też koło, do którego musimy się dostać. Więc niestety nie mogę zbytnio eksplorować tych domków tutaj, bo muszę dostać się tam. A dlaczego zapytacie? Dlatego oczywiście, że zaraz tutaj, jeżeli nie będziemy na przestrzeni 2 minut w tamtym kole, wylęgnie się gaz. Ej, tutaj jest ten. O, jak tam się dostać? Mam plan! Rozwalmy ścianę. No, idealny sposób dostawania się do nastrych. Mamy kolejne całkiem niezłe rzeczy, myślę. Okej, myślę, że naprawdę jesteśmy nieźle uzbrojeni. Mamy sporo życia, mamy też sporo innych rzeczy. Naboje też się przydadzą. Jeśli nie będziemy w tym kółku na przestrzeni tego czasu, to zaraz tutaj pojawi się gaz, który będzie nas powoli wykańczał. Więc musimy jak najszybciej udać się w tamtą stronę. Mam tylko nadzieję, że po drodze nikt mnie nie zastrzeli. Podkumacie budowanie i możecie budować jakieś tratwy, możecie jakieś schody, piramidy. Ogólnie fajne jest to, że możecie sobie tak jakby swoją bazę zbudować i tam możecie być bezpieczni. Mati też widziałem, że w obecnej chwili gra, więc być może spotkamy się tutaj gdzieś z Matim na szlaku. Oceńcie ten film, dajcie znać, bo jeżeli wam się spodoba, no to zagramy oczywiście więcej odcinków i może właśnie z Matim sobie pogramy, czy coś w tym stylu. Na pewno będzie to troszeczkę fajniejsze, a my idziemy do kółeczka. No jeszcze nam zostało trochę, a 20 sekund, ale zanim gaz doleci, to damy, myślę, że radę. Ale tam to już będzie prawdziwa sieczka. Zostało nas 43, a jeszcze ani razu nikogo nie widziałem. Oczywiście nie zdziwcie się, jeżeli przegram zaraz, bo ktoś po prostu mnie zastrzeli, a ja w nikogo nie trafię. Jestem typowym noobem. Ja w żadną grę praktycznie nie potrafię grać, zwłaszcza w takie gry tego typu, ale myślę, że i tak może to być w miarę zabawne. Tutaj jest miasto i tutaj wydaje mi się, że w tych domkach na pewno ktoś musi być, a jeżeli nie ma, to ja będę musiał je splądrować. Chociaż tak niezbyt mam czas. O! Strzela coś do mnie! Nie, 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 halo. Dobra, szybkie bandaże. Bandaże szybkie. I z której strony przyjdzie ten koleś? Wybiegnę od niego od góry. O! Słyszałem go gdzieś. Niestety nie wiedziałem gdzie, ale byłem w top 25, no nie ma się czym chwalić, zabili mnie od razu. Jak widzicie, tak właśnie wygląda moja typowa gra. Skradam się, staram się, mówię, ale jestem dobry, mam świetną broń, a tu nagle z randomowego miejsca dostaję i umieram. Smutno. Ale znacie mnie, wiecie, że ja tak szybko się nie poddaję. Lecimy z kolejną grą i tym razem poleciałem w miejsce, pierwszy raz chyba w inne miejsce niż zazwyczaj lato. Myślę, że chłopaki będą ze mnie dumni. Czy ktoś tutaj jest w pobliżu? No, kilka osób jest, ale nie jakoś mega dużo. Gdzie wypadałoby polecieć? Pewnie do jakiegoś domu. Tutaj coś jest na dachu, więc tutaj od razu polecę po to i to sobie... A nie, to nie jest nawet broń. Ale słabo! Na szczęście tutaj jest jakiś shotgun, który pewnie się przyda na chwilę. Ale to nie był dobry start. Tym, że tu pewnie będzie więcej ludzi, więc tutaj będzie już zabawa od samego początku. A to jest to, co lubię. O, dobra. Mamy zieloną broń, czyli troszeczkę lepszą niż tą taką białą, zwykłą. Nawet chyba sporo lepszą. Tutaj jest kolejna. Teraz która lepsza? Shotgun czy ta strzelba? Nie mam pojęcia, ale jesteśmy już całkiem nieźle uzbrojeni. Teraz trzeba iść po prostu wygrywać. Na szczęście jesteśmy w kole, więc możemy tutaj sobie pochodzić po tych domkach, chociaż nie czuję się zbyt bezpiecznie. Znowu, niestety, jeszcze nikogo nie spotkaliśmy, więc widać, że albo tak dobrze się ukrywam,
albo wszyscy są tak słabi. Dobra, znalazłem piwnicę. Tutaj w piwnicach często są jakieś fajne skrzynki. Tutaj tym razem też tak jest, tylko niestety musimy rozwalić ścianę i przez to pewnie będzie nas słychać. Ale jest skrzynia i co w niej będzie? Okej, mamy tarczę, a to nam się przyda. Ej, tutaj jeszcze słychać gdzieś skrzynkę. Czyżby to były dwie skrzynki w jednym pomieszczeniu? Tak, na strychu jest skrzynka, ej! No i takie domki, to ja rozumiem. Niestety w tych skrzynkach dzisiaj nic jakiegoś super niestety nie mamy. Tutaj gdzieś jest kolejna skrzynka, słyszę ją. Tak! Ej, no dzisiaj naprawdę do tych skrzynek to mam niesamowitego farta. To jest super karabin z lunetą. Niestety nie mogę już więcej tarczy przyjąć, ale pewnie się przyda na potem. No powiem tak, jestem uzbrojony jak nigdy. Teraz to ja już chyba muszę wygrać. Ej, tutaj ktoś był. Tutaj ktoś był. Pytanie, czy był, czy dalej jest? Chyba był, przyszedł po skrzynkę. Ojej, mam nadzieję, że tutaj się gdzieś nie kampi. Ej, jest tu gdzieś. Ta, wyszedł z tego pokoju. Zbiegł na dół. Tutaj jest akcja. Mano, na spokojnie, ale jestem zestresowany. W którą stronę pobiegł? Chyba wybiegł z domu. A, było tak blisko konfrontacji. Właśnie tutaj już jest ta bariera, więc musimy biec. O jejku, jak daleko. Chyba troszeczkę się zastałem w tym. Tam jest, patrz, strzelam do kogoś. Ej, czemu on się teleportował? Trafiłem go chyba. Jest za drzewem. Tylko nie mam czasu się teraz z nim strzelać. Dobra, biegnę też za drzewo. Jest chyba, bum. Trafiłem go. Dobra! Ojejku, nie trafiamy się! Ała, umrę! Nie! Jak mogłem, to ile mu życia zostało? 100 życia? Jakim cudem? 100 życia! Nie, 72 życia. Mogłem z tego karabinu chyba bardziej strzelać niż... Ale jakby on mi... Dobra, on miał... Technika numer 1, rozłóż sobie spadochron na samej górze, po to, żeby wszyscy już wylądowali, zanim ty w ogóle... wylądujesz. To jest moim zdaniem najlepsza technika na świecie. Tak naprawdę nie, to był czysty przypadek. Wydaje mi się, że przez to nie mam szans. Widzę tam jakieś 4 osoby, które walczą ze sobą. Wątpię, że to jest dobre miejsce, żeby polecieć, więc ja polecę sobie tutaj do domku, bo widzę, że tam jest coś do zdobycia. No i fakt, jest podstawowy karabin, który na pewno mi się na chwilę przynajmniej przyda. Gdzie lecimy? Może kogoś wyhaczymy tak od tyłu i będziemy w stanie go zabić. Albo to ktoś nas wyhaczy, dokładnie. Tam ktoś do nas strzela, stamtąd. Ej, no jakim... A nie, to stamtąd ktoś do nas strzela. Dobra, nieważne, ty, gościu. Zostaw mnie, mam 40 życia. To nie ma szans, żebym to zrobił. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że musimy pójść YOLO. Tylko gdzie on był? On ma tą przewagę, że on nas widział. Ja go nie widziałem. Gdzie to jest w ogóle? Ale jak na razie taka technika, taktyka na totalnego ukrywacza się, na totalnego pusiaka, jak widzicie, sprawdza się. Jeszcze żyje. Zobaczymy jak długo, ale jeszcze żyje. Tam jest koleś. Trafiłem raz. Dobra, to by było postrzelane w tym momencie. On zaraz pewnie się na mnie wychyli i będzie po mnie. Ale wiecie co, ja nie jestem pusiakiem, idę po niego. Dobra, tędy wejdę, on tutaj gdzieś był. I pewnie gdzieś dalej tutaj jest. Wydaje mi się, że w tym domku, wiecie? Pójdę tutaj od krzaczka, zobaczmy czy nie pobiegł gdzieś tam. Nie, w domku chyba nikogo nie ma. Więc musiał pobiec dalej. Jest! Trafiłem go raz! Jest tutaj przy oknie, teraz widziałem go. Nie mogę budować niestety, nie mam pieniędzy. Znaczy nie mam rzeczy do budowania, patrzcie, on tutaj jest. Strzeliłem w tym samym momencie co on! No jak to się stało? Ile miał życia? 19! Tak blisko! Lecimy w najbardziej, nie wiem, w najbardziej popularne miejsce. Po prostu zlecimy tutaj na dół razem ze wszystkimi. I po prostu, kto pierwszy, ten lepszy. Siekanka, nawalanka. Muszę kogoś zabić. Chociaż jednego chyba zabiłem dzisiaj, co? Albo nie? Mam nadzieję, że chociaż jednego zabiłem. Dobra, gdzie coś może być? Przecież w tych domkach? Wydaje mi się, że w tych domkach są większe szanse na jakieś fajne luty niż w tamtych. Więc lecimy do tego domku. Mam nadzieję, że nikt ze mną. Chociaż nie, widzę, że już ludzie lecą. Do tego też już lecą. Dobra, nie, no ja tutaj idę do domku. Dobra, i teraz pa. Gdzie on biegł? A, on tam pobiegł, ty. Gdzie on jest? Ale mnie oszukał. Tu jest. No zostałem zrobiony jak dziecko. Ja myślałem, że on nie wbiegł, tylko że uciekł. A on wbiegł do domku, pobiegł na górę, wziął sobie broń i mnie zabił. Chociaż miałem niebieską brońkę. On miał chyba białą, albo może miał zieloną, albo niebieską. Nie wiem, nie wyszło to po mojej myśli. No jakim cudem oni aż tak szybciej ode mnie spadają? To jest jakieś cheatowanie moim zdaniem. Cheatowanie. Na szczęście mam broń. I mam nadzieję, że nikt więcej tutaj nie przyjdzie. W razie co mam strzelbę i inne rzeczy. O, jest tutaj ktoś, pa. Pa, jak go nabiorę. No ho, na górę, ho. Nie!
strzelałem w niego, no! 10 HP mu zostawiłem! Nienawidzę tej gry, naprawdę jej nienawidzę! Nie słyszę skrzynki, dobra, na szczęście jest! Proszę, jakaś legendarna broń! Nie, po co? Całe szczęście, w tym razem kółko jest bardzo blisko nas, więc nie będziemy musieli aż biec pół mapki, żeby dobiec do wiecie, do jakiegoś fajnego miejsca. Ale wydaje mi się, że tym razem uda nam się ugrać. Dobra, jest. I proszę, skrzyneczko, coś... Dostałem snajperkę. B, jeszcze... Dobra, tutaj wygram to. Jak wszyscy wiecie, albo jeszcze nie, jestem najlepszym snajperem na świecie. I dzisiaj zamierzam wam to pokazać. Mam też całkiem spoko karabin, więc w sumie nie wyszło najgorzej. Teraz znaleźć idealny spot snajperski, a reszta przyjdzie gładko. Wejdźmy tutaj i zobaczmy, czy nikt nie będzie gdzieś tam z tych obszarów uciekał. To by było w sumie bardzo ciekawe. O, zobacz ile ich tam jest, ty! Trafiłem? Zabiłem! Zabiłem kogoś! Czy wy to rozumiecie, że ja zabiłem kogoś ze snajperki? Jestem chyba najlepszym graczem na świecie. Tutaj trzeba zakładać trajektorię lotu. Bo on, ta kula opada i w ogóle. Dobra, nie trafiłem. Ajajaj, tu jest bardzo ciężko, ale chciałbym ją ściągnąć. Mogłem trafić teraz w sumie. Ona mnie dalej nie widzi. Dobra, z boku ktoś do mnie napala. Z tyłu jest. A! Nie zdążyłem, nie umiem jeszcze się zachować w takich sytuacjach. Tak szybko powinienem kliknąć na karabin i go zastrzelić. Ale no zaszedł mnie totalnie. Widział, że strzela do tamtej, więc się zeskradł i mnie zabił. Ale tak czy siak, zabiłem. Nie możecie powiedzieć, że nie. I to jeszcze tak skillowo, ze snajperki, z miliona kilometrów. A, wyszło wyśmienicie. No niesamowity odcinek. Ponad godzina stania, ukrywania się i strzelania. W następnym odcinku na pewno sobie usiądę na moje krzesełko, żeby jednak być troszeczkę bardziej skupiony, bo po godzinie stania i skupiania się, muszę powiedzieć, że moje nogi są lekko zmęczone. Tak czy siak, bawiłem się naprawdę świetnie, cieszę się, że to nagrałem, wyszło mega fajnie moim zdaniem, na pewno wy lubicie takie fejle, wiecie, że jestem najgorszym graczem, jaki istnieje, ale zabiłem jedną osobę, zabiłem. W kolejnym odcinku obiecuję, że się poprawię troszeczkę jeszcze, pogram oczywiście, mam nadzieję, że będzie kolejny odcinek, więc wy zostawcie te 2000 łapy. Oczywiście pamiętajcie też o G2, gdzie z kodem mano 3% na wszystkie fajne gierki, link oczywiście w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama, zapraszam tam was bardzo gorąco, bo bardzo mało z was tam jest, a chciałbym mieć więcej was na przykład na fanpage'u, kiedy wysyłam swoje świetne fotki. Zapraszam, ale jeśli to wszystko, trzymajcie się, pa pa!